Galgan to jest taka przyprawa Hildegardowa, ona jest już taka troszkę ostrawa, którą codziennie używamy. Łyżeczka na dobę podzielona do posiłków jest dobrą porcją. Hildegarda Galgan przedstawia jako ten, który ma w sobie bardzo duży taki zakres działania, to odczuwa bóle w plecach lub w boku. Ten powinien zagotować galgan w winie, pić go, napój, a ustanie, to odczuwa dolegliwości sercowe. Z tego powodu mdleje, powinien natychmiast jeść galgan, a poczuje się lepiej. Nie musi być gotowany, a można go dodawać do potraw. Kiedy przychodzi jakieś słabowanie, jak bóle serca, osłabienie, skurcze żołądka, jelit, czasem coś nam się dzieje, preferuję to nawet osobiście, tak jem galgan z koprem w połączeniu i wtedy takie pastylki zajadane to dają taką szybką pomoc. Kiedy przychodzi taki przykry zapach z ust, mamy, czasem doświadczamy niestrawność, zdęcia, znowu galgan z koprem będzie świetną pomocą, ale też bóle kręgosłupa, bóle reumatyczne, te różne neuralgiczne, menstruacyjne, to gotuje się wtedy taki siekany galgan, tak? I taki ciepły się pije. To jest też ważne, ma takie działanie obniżające temperaturę, tak? Galgan chroni, ponieważ poprawia krążenie, pracę serca, więc on też będzie tutaj taki pomocny, kiedy już dochodzi do jakichś przeziębień. Tylko też ta jedna lekarska alpinia i ma te właściwości, bo tak się to inaczej nazywa galgant, alpinia lekarska, alpinia officinarum.